Okej, wychodzę z zakupami. Słuchajcie. No wyłaś. Słuchajcie, miałam się zamiarem zakupienia. Ja noszę kolczyki złote od 46 lat, no to od 20 ponad lat noszę złoto, a wcześniej nosiłam chwilę złoto do chwilkę tam, parę miesięcy może, ale zawsze nosiłam srebro, czyli od urodzenia nosiłam srebro do pewnego momentu tam do podstawówki, a potem nosiłam już złoto i teraz noszę cały czas złoto, nie zmieniam ich, jak sobie zakupiłam w podstawówce kółeczka za własne pieniążki uciułane, takie malutkie, drobne, to po prostu je noszę. Noszę na drugim uchu, na prawym. Na prawym mam kolczyki, które dostałam od chrzestnej na bierzmowanie i potem już więcej jej nie widziałam. To jest złoto z Rosji. Próba podobno ta sama, ale troszeczkę słabsze. Ale ja je noszę, lubię je. To są takie kolczyki przekładane przez ucho i na końcówce mają taką doklejoną, pełną kulkę ze złota, nie z perełki, tylko ze złota i zamykają się, w kółko mi się otwierają, bo one się zamykają na taką haftkę i w kółko mi się otwierają. Ja nie zdejmuję kolczyków na noc, ja w nich śpię, chodzę, kąpię się, wszystko z nimi robię. W lewym uchu mam kolczyków 5 i 6 takie sztyfty z kuleczką, które dostałam na ślub od mojej ulubionej cioci z Wrocławia, łącznie z pisiorkiem, też z kuleczką. I właśnie kolczyki do tego były. I noszę jeden, bo resztę lubię kółeczka. Kółeczka lubię zawsze przełożyć w dół zapięciem. Nie żeby zapięcie było w uchu, te szczuplejsze, tylko lubię zapięciem w dół. Zawsze mnie wszyscy poprawiają, a ja idę i z powrotem przekładam. Co mnie nakłoniło do zakupu? Nakłoniło mnie to, że po prostu chciałabym mieć przy twarzy troszeczkę większe kółeczka, bo teraz mam takie maleńkie i chciałam wypróbować kupić sobie drogie, ale wiecie, u jubilera to po prostu nie przymierza się, tylko już się kupuje rozmiar. Potem się przyjdzie do domu i się stwierdzi jednak, że jednak to nie to i się wraca do swoich, więc po prostu postanowiłam sobie zakupić na aukcji najtańsze, jakie były, że nie było pojedynczych, więc zakupiłam sobie, są tylko dwa, to trochę słabo, a ja zrobiłam już na kluk, tu mają te takie sztyfty, nie można w nich spać, bo będą się otwierały, no ale przymierzę, chociaż zobaczę, jak wygląda w takich większych, to mnie chyba oszukali, bo tu powinno być więcej tych kolczyków, cztery przynajmniej, ale nie widzę, żeby były. Także chyba mnie oszukano. Tak, to są paragony. O, jest to paragon. Także paragon jest taki. Słabo widać. O, jest. Kolczyki 1 sztuka 6 zł. Kolczyki komplet 6 sztuk 8 zł. Opaska szara 5, opaska szara 8. Wszystko łącznie 27 zł. Bez wysyłki. I teraz słuchajcie, tu jest sztuk 5 razy 2, 3, też nie ma 5. Aha, dobra, bo to są dwa takie wielkie serducha i wielkie koła. A na tej, nie, też nie ma 5 sztuk. Wiecie co, tu są, tu jest 5 sztuk. To są te z tym, a drugich nie było. Czyli zaraz trzeba będzie to, gdzieś przypadły te jedne kolczyki. Ja myślałam, że wiecie, jedna paczka i druga, a się okazuje, że nie, że jest błąd. Zaraz będzie trzeba po prostu do nich napisać. Tylko, że wczoraj jak dostałam przesyłkę, to zamiast sprawdzić dokładnie, to opatrzyłam, że są dwa i już wyrzuciłam z aukcji, że dostałam, a się okazuje, że nie. Więc trzeba to po prostu zgłosić. Tutaj zaraz, to dla Julii kupiłam opaski, żeby nie płacić za przesyłkę. Opaska jelonek, wiecie, żeby odgraniczyć włosy od twarzy, jak się robi make-up. No i tu zabrakło mi do przesyłki tam 3 złote. 3 złote mi zabrakło, no to kupiłam jej bez napisu, bo mogło być OMG, ale nie.
Więc bez napisu kupiłam jej po prostu za 4 zł, żeby nie płacić za wysyłkę. I zaraz dostanie ode mnie, a tym się po prostu zajmę. Mi się, kurczę, nie zgadza. Jak to teraz odzyskać? Będę musiała zaraz to sprawdzić, czy to się zgadza. Dobra. Już to sprawdzam, dam wam znać.